No a teraz ze mną Andrzej Sadownik, pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, obecnie redaktor Piwowara, czyli kwartalnika PSPD. Andrzeju, jak Ci smakuje tegoroczny Grand Champion? Smakuje, powiem szczerze, że smakuje. Jedno dla mnie jest oczywiste, to jest piwo wielce niebezpieczne. Po otwarciu wszystkie te spodziewane aromaty, w smaku też dużo chmielu, pijalne jak na 18,5, bardzo pijalne. I moje pierwsze skojarzenie to było, to taki nasz Duvel, piwo niebezpieczne. Ostrzegam wszystkich, że łatwo wchodzi, ale... jak komandos, tak? Skrada się i obala znienacka. No właśnie. Także nie, no chyba wszyscy są zadowoleni. To nie, na przykład no, naturalne są, bo po porównania z Grand Prix Czesława uważanego w Ciechanie, tu jest znacznie bardziej akceptowalna goryczka, dla mnie przynajmniej. Tam ona jest przesadzona i zalegająca, tutaj krótka i nieprzesadzona, co właśnie czyni je pijalnym. Andrzeju, ja pisząc tekst na temat o Grand Championie pisałem, że to był 11. konkurs i 5. Grand Champion. Powiedz, jak to się stało, że w tym 2009 roku nagle padła ta decyzja, że Grupa Żywiec uważy piwo według receptury piwowara domowego, bo jak znam życie, to chyba Twoja zasługa. No nie. To był, sądzę, pomysł Chrisa Barowa, ówczesnego prezesa Grupy Żywiec. Człowieka, z którym jakoś czułem dobry kontakt, tak zwaną chemię. Ale to chyba nawet nie, rzeczywiście nie była moja inicjatywa, tylko raczej jego pomysł. Spotkaliśmy się wtedy na Brackiej Jesieni. Spędziliśmy sporo czasu ze sobą i wtedy to Chris pomyślał, że czemu by nie uważać waszego piwa u nas w Cieszynie właśnie. Także oddaję mu absolutnie tutaj wszelkie honory, myślę o nim ciepło. On jest znowu jakoś bliżej centrali w Amsterdamie. Był w Brazylii, tak, ale wrócił, jest jakimś tam strategicznym doradcą Heinekena w Amsterdamie, co w sumie jakoś nieźle wróży, jeśli chodzi o kontynuację tej, w moim pojęciu, pożytecznej współpracy, owocnej współpracy. Wydaje mi się, że ten Grand Champion wtedy Janka Krysiaka był w ogóle takim katalizatorem przemian na naszej tej piwowarskiej scenie, no bo przecież krótko potem powstało Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Myślę, że to miało swoje znaczenie. No, bez wątpienia. I pewnie to było też powodem, że Janek Krysiak na fali tego sukcesu znalazł się w zarządzie. Tak jest, absolutnie to było taki ukłon środowiska w stronę autora piwa, które zdobyło tytuł Grand Championa. Także Janek miał jak w banku, natomiast w kolejnym zarządzie znalazł się... Awansował. No, awansował, tak. Śledzisz, znaczy inaczej, byłeś tym jakby jednym z takich naprawdę pierwszych, albo w ogóle pierwszym piwowarem na taką większą skalę, kiedy w ogóle jeszcze nie było żadnych sklepów piwowarskich. Z tego co pamiętam z jednego z wywiadów, który już z Tobą przeprowadzałem chyba do Piwowara, to w surowce zaopatrywałeś się bezpośrednio w browarach. Jak oceniasz te przemiany, które zaszły u nas w ciągu tych ostatnich 12-15 lat? Czy to rzeczywiście możemy tutaj mówić o rewolucji, czy to jest jednak na wyrost? Jest. Określenie rewolucja jest jak najbardziej na miejscu. Ale świat w ogóle ulega w takim tempie przemianom, że na tle ogólnych przemian ta staje się taka względnie zrozumiała. No tutaj kapitalne znaczenie ma to, że żyjemy w tej części świata, która jest otwarta niemal bez granic, ze swobodą biznesową i tak dalej. No, to co do tej swobody biznesowej, to można by polemizować. Wszyscy ci, którzy chcieliby otworzyć browar rzemieślniczy, to pewnie by mogli tutaj długo nam polemizować z tym stwierdzeniem. Ale widzisz, otwierają jednak i otwierają ci najbardziej zdeterminowani, a więc ci najbardziej wartościowi. Może czyli jest kiepsko, zwłaszcza dla Ciebie, który ma za zadanie opiniowanie tych rozmaitych wytworów, gdyby nagle pojawił się zalew piw. Jak już ktoś dopnie swego, to robi rzeczy na poziomie. Czyli myślisz, że to jest taka naturalna selekcja? Tak jest, tak. To jak zdobywanie góry. No tak, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ja sobie czasem aż sam jestem szokowany, kiedy sobie uświadamiam, że taka pinta istnieje 2 lata. To jest naprawdę szokujące, chociażby w kontekście tego, że Grand Championy już mamy 5 lat, 5. rok. Natomiast no, to, co się działo wcześniej, no jednak jakby też było trudno otworzyć, ale otwierali browary ludzie, którzy za bardzo nie mieli do czynienia z piwem. Mówię o browarach restauracyjnych. Tak, zresztą w tej chwili dzieje się podobnie, jeśli chodzi o restauracyjne. Mamy wysyp, wiadomo, że wolny kapitał się ocknął, uznał, że to jest działka, tak, dobra stopa zwrotu, że to jest działka, w którą warto inwestować i mamy wysyp właściwie browarów restauracyjnych i mamy problem z piwowarami. W Polsce właściwie nie kształci się piwowarów instytucjonalnie, no to właśnie okazało się, że piwowarstwo domowe tutaj stanowi rezerwę na szczęście dostępną. No i dużo się dzieje właśnie w tym kierunku. Powiedz mi, bo wydaje mi się, że masz też, masz też międzynarodowe kontakty, spotykasz się z ludźmi z innych krajów. Czy myślisz, że na tym tle my wypadamy, nie wiem, jako środowisko piwowarstwa domowego lepiej, gorzej, tak samo? Przesadzasz, Tomku, z moimi kontaktami międzynarodowymi. Sądzę, że ty masz je większe niż ja aktualnie. Trudno im powiedzieć, ale jestem zadowolony z tego, co się dzieje w Polsce. No to myślę, że możemy sobie życzyć, żeby ten projekt był kontynuowany, a piwowarstwo domowe rosło w siłę, a browary rzemieślnicze zakładali pasjonaci. Tak jest. Znaczy, co do piwowarstwa domowego, to już jest taka fala... Nie do zatrzymania. Tak, nie do zatrzymania. Także w tej chwili raczej ważniejszą sprawą ideowo biorąc jest dobry poziom piwowarstwa rzemieślniczego, ale i o to jestem spokojny. Myślisz, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie uruchomienia szkół, nie wiem, zawodowych czy podyplomowych kształcących piwowarów? No, pamiętasz ten projekt Rodzickiej Akademii Piwa? Tak, tak. Niewątpliwie istnieje taka potrzeba. I niewątpliwie zostanie jakoś zaspokojona, przy czym ja już nie bardzo się czuję na siłach, żeby się tym zajmować, ale życie nie znosi próżni, tu na pewno coś w tej materii się zacznie dziać wkrótce. Dzięki wielkie za wywiad, no i myślę, że spotykamy się w przyszłym roku na premierze Grand Championa, może to będzie Russian Imperial Stout, bardzo bym chciał, a jaki był twój preferowany? Albo wędzonka, albo rzeczywiście ris. No, ale nie sposób przewidzieć. Tak, wybory są zaskakujące często. Tak jak Kelsz był przecież w zasadzie wielkim zaskoczeniem Janka Szały, tak jak fakt... Wydaje, że wszystkie do tej pory były zaskoczone. Teraz mieliśmy tego pewniaka, takiego, na którego wszyscy stawiali. Ale przecież przypomnij sobie, Tomku, że niewiele brakowało, aby... Tak, dziesiątka. Tak, aby najlepszym piwem była 10. Także tutaj sprawa jest otwarta, w tym zresztą jej urok. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.